Mam konkretną rybę, drodzy Państwo. W poniedziałek po południu, już dobrze po obiedzie, jest konkretna ryba. Duża, powiem duża. Jest duża ryba. Bardzo dużo wybrał. Żyłki bardzo. Jeszcze nie widziałem, a holuję już parę minut. Muszę dbać o baterię. Jest duży, ciężki. Żeby go chociaż zobaczyć, ale jest duża ryba. W końcu po tych jesiotrach nie mogę zobaczyć. Nie chcę się pokazać. Może teraz. O, może teraz się pokażę. Idzie. Może się pokaże. Duży jest. Jest duży. Drodzy Państwo, po to przyjechałem. Godzina zmagania i życiówka, jak znalazł. Ole bydle. Godzina zmagań. O! Boże, życiówka. Życiówka. Życióweczka. Piękny jest. Piękny. Z waszego. Życiówka. Na bank życiówka. Osiemnaście. Osiemnaście trzysta. Osiemnaście czterysta. I żeby się upewnić na drugiej, osiemnaście czterysta. Osiemnaście czterysta. Piękny karp. Życiówka. Więc wracamy jej wolność. Nie inaczej. Osiemnaście czterysta. Życiówka. Po nią przyjechałem.
i wpadła w czwartym dniu wędkowania, ale podnęcone konkretnie. Piękna ryba. Piękna ryba. Baja. Do następnego. Do następnego. 18400. Kilo na to. 17400. Nowa życiówka. A więc 17400. Nowa życiówka. I teraz co mamy? Jakiegoś szczurka. Dobrze. Dobry szczurek. Lepsze to niż te jesiotry. Więc obławiamy, bierzemy. Wybaczcie Państwo, ale bateria wysiadła przy holu tej życiówki. Nie miałem baterii przy sobie, ani chciałem stracić ryby, bo wiedziałem, że to życiówka jest, więc nagrania nie ma z holu, ale wspomnienia mam i zdjęcia są. Dobra, szczurek idzie do dziurki. Na matę i do wody. No tak jak mówię, Roni Rig, kukurydzka i taki nieduży. Taki akurat do zabrania. Tutaj można ryby zabierać w stowarzyszeniu 10 sztuk rocznie. Nie większe niż 50 cm karpiki. No ale nie biorę ryby, więc ryba wraca. I polujemy dalej za jakąś fajną rybką, odpoczywając ten poniedziałkowy, urlopowy dzionek. Czyli czeka nas piąta noc. A co przyniesie, zobaczymy sami. Zważę siatkę. No różnie ma ta siatka, zależy ile wody. No, 800. 80, jak jest mokra, 900, 1000, no różnie. No 900 trzeba liczyć. 805. 805 kosz. No to ryba ma 17. 17,5 kilo. 17,5 kilo nowa życiówka. Ok, szykujemy się na noc. Ok. I zobaczymy, co nam nocka przyniesie. Dobra, to mata jest i zaczynamy zaraz piątą noc. Piątą nockę z sześciu. To jeszcze dwie nocki przede mną. A co uda się złowić, zobaczcie. Więc zostańcie ze mną, bo sam jestem ciekaw, co i jak. Ale życiówka padła. Najważniejsze, że cel osiągnąłem. Bo po to tu przyjechałem, aby złowić życiówkę. Piąta nocka z poniedziałku na wtorek. Się szykuje. Wschód słońca, zachód słońca, przepraszam, nad zalewem. I czeka mnie piąta noc z sześciu. Czas zacząć. Drodzy Państwo, jest taki temat, że noc się zbliża, zobaczcie jakie chmury idą. I to idzie od Kielc. Od Kielc to idzie i będzie niewąsko padało. I jak będzie burza, to ja w nocy nie będę siedział, życiówkę już mam. Odpuszczę sobie to wędkowanie, bo to idzie na mnie. I tak mówię. Odpocznę, prześpię się przed ostatniej nocce. Chyba, że nie będzie padało, to będę łowił.
A tak to burza idzie, którą zapowiadali, i odpuszczę ją. Zobaczymy, co będzie. Ładuję się do namiotu, zapalam lampę. Tutaj wszystko sobie pochowałem i czekam na rozwój sytuacji. Dokładnie, ale idzie niewąska chmura, więc szybko zwinę sobie wędki, tak aby mi ryba konkretna nie wciągnęła sprzętu. Nie chcę już stracić za dużo i zobaczymy, co będzie. Ale na bank z tego będzie ulewa. Konkretna ulewa piątej nocce na zasiadce. Więc deszcz pada, jak widzicie sami, słyszycie. Czas odpuścić dzisiejsze nocne wędkowanie, bo chmura duża, burza idzie. I chyba dzisiaj sobie już odpuszczę z poniedziałku na wtorek tą nockę, a z rana zacznę działać z powrotem wędkując. I zostanie mi ostatnia, szósta noc z wtorku na środę. I wtedy, jak będzie pogoda, połowie. Więc ja kładę się, idę spać. Dobranoc i widzimy się rano.